Zawiodłam się na poprzednim szefie Platformy w regionie, powiedziała Elżbieta Łukacijewska podczas dzisiejszej konferencji. Jej zdaniem Zbigniew Renasiewicz, który w ubiegłym roku zrezygnował z szefowania partii i wycofał się z życia politycznego, nie poświęcał podkarpackiej PO wystarczająco dużo czasu. Łukacijewska chce to zmienić i zapowiada, że 30 stycznia podczas zjazdu delegatów będzie walczyć o przywództwo. Platformie potrzebny jest mocny lider, lider, który złączy wszystkich, któremu się będzie chciało działać, który wyciągnie rękę do wszystkich tych członków Platformy, którzy gdzieś po drodze zwątpili albo też nie byli dopuszczani do współudziału, współdecyzji. Elżbieta Łukacijewska odniosła się także do ostatniej debaty w Parlamencie Europejskim dotyczącej sytuacji w Polsce. Jej zdaniem nie przyniosła naszemu krajowi niczego dobrego, a winę za to ponosi rząd PiS-u i jego działania.